14 lutego to nie tylko Dzień Zakochanych. Tego dnia 80 lat temu powstała Armia Krajowa. Największa niepodległościowa organizacja konspiracyjna w okupowanej przez Niemców Europie. 14 lutego 1942 roku naczelny wódz generał Władysław Sikorski powołał Armię Krajową. Była ona kontynuacją Służby Zwycięstwu Polski i Związku Walki Zbrojnej. Komórki armii prężnie działały również na Suwalszczyźnie. Co mieszkańcy regionu wiedzą na temat AK? Oto z kamerą i mikrofonem zapytaliśmy mieszkańców Suwałk. Większość zapytanych przyznaje, że kojarzy nazwę, ale szczegółów dotyczących organizacji nie pamięta. Rocznica powstania AK. W rodzinie nie miałem akurat. Tata walczył w 1939, ale później był internowany na Węgrzech, także w rodzinie nie mam akowców. Bo oni wszystko zjednoczyli później, bo tak to było w rozsypce. I w największym rozkwicie miała 400 prawie tysięcy żołnierzy ta Armia Podziemna. Dużo czytałem o tej Armii Krajowej i ojciec mi opowiadał też i ta Armia Krajowa. Armia Krajowa, która liczyła 400 tysięcy żołnierzy. No i ktoś, jakiś sprzedawczyk, sprzedał tego generała Robeckiego. No dobrze, że istniała, walczyła za nas. No, ludzie ginęli za naszą wolność, za naszą przyszłość. Przekształcona z innej formacji wojskowej, tam było kilka tych formacji wojskowych i powstała jedna wielka, duża Armia Krajowa, największa w Europie i na świecie. Podziemna oczywiście.